No, kapeć był tam, a pod kapcie mi piszczało. Myślałem, że część kapcia, a zobaczcie. O kurcze. O kurde. Powiem wam, że srebro jest. Znowu wróciłem w to miejsce, gdzie butelka była. Powiem wam tak, o, w tej chwili mam już 15% baterii. Znowu bateria była w takim chyba trybie rozładowania, bo jak włączyłem kamerę, to było 50. Ale coś tam nagrałem, już jest 13 w tej chwili. Mam pierwsze kółeczko, jakieś takie wysoko biło. Nie wiem, co to tak wysoko biło. No patrzcie. Kółeczko jest. W ogóle jest zimno. Powiem wam, że kwiecień w ogóle nie rozpieszcza. Co to za kółeczko? No kółeczko, kółeczko. To jest chyba płaskie kółeczko, powiem wam, nic tu nie ma, więc nie będę się tutaj już męczył i litował, po prostu i już do następnego dołka, tyle, nie? Dobra, powiem wam, że tak, o, tutaj był ten but, albo to, co z niego zostało. O, jaki ładny kapeć. No, kapeć był tam, a pod kapcie mi piszczało, myślałem, że część kapcia, a zobaczcie. O kurcze. O kurde. Powiem wam, że srebro jest. Ja pierdolę. 2,5 silver grosza, ale widzicie, chyba dziabnąłem. Ja pierdolę. I drugi krążek dzisiaj pod kapciem. Byłem pewny, że to jest z kapcia coś. Ja pierdolę. Mamy sreberko piękne. Ale numer. Jakby się człowiek nie spodziewał, to właśnie dostał. Czekajcie. Nie mam tutaj wody, więc środek podręczny. Ale będzie super, patrzcie się. Jest facjata, ja tu nie trę, ale tu chyba diabłem. Tu chyba ja diabłem. Jest zarośnięty, ale on będzie piękny. 1853. Ale wypad się zaczął. 2,5 silver grosza, no rzadsza to moneta jest niż te tradycyjne. Ja wiem, że ona będzie piękna, bo tu w tym lasku pięknie wychodzą, tylko ten żółty nalot po prostu w occie. Ja wam powiem, że wkładam do octu, żeby nie trzeć tego jakąś tam ścierą, czy jakąś gąbką, czy czym. I to pięknie odchodzi. Także tutaj już na pewno widzicie. Super. Ja pierdzielę. Nie spodziewałem się. Czekajcie, zaraz sprawdzimy miejsce. O, to był patat. Coś tam jest, ale to takie słabe są. No i właśnie przerwało, bo bateria padła. Także widzicie, ja założyłem baterię nieużywaną miesiąc. Kiedy to ostatnio, bo nawet nie pamiętam, i ona ma 100%. A tamta dzisiaj z 50 zjechała mi dosłownie w drugim nagraniu, w trzecim. Z 50 do zera. No tak jakby coś tu było. Trzeba to miejsce dobrze obadać. No fajnie, sreberko jest. Już nie przedłużam, nie będę tu się kręcił. Tylko po prostu szukam. Patrzcie, dokopałem się do tego słabego sygnału. Jest kolejny krążek. Ja pierdzielę, jaki wypad.
O, 5 fenoli. Także na pewno zgubione to było razem. 5 fenoli z cesarstwa. Także 100%. One takie mają kulawe sygnały, ale czekajcie, jeszcze zobaczę. Dobra, lecimy dalej. Strumyk płynie zwolna, ale powiem wam, że trzeba się spieszyć, naprawdę, bo zielono się robi maksymalnie. Już będzie zaraz, patrzcie, czego dawno nie było. Czego dawno nie było. Obrączki. A jaki piękny rocznik, 2000. No, pozdrawiam wszystkich z 2000. Pamiętam tego Sylwestra. Budowlanka dla wadcy kamieni to żadna nowość. Siowa na dworze i nie ma jak spała tak na lodu. Patrzcie, tu cały czas na tej skarpie koło strumyka stoję. Ten był kranik zawór, a teraz patrzcie, co trafiłem. O, takie coś. No, kolorek, wiadomo. Prawdopodobnie jakaś lampa była, bo zobaczcie. Porozbijane kawałki tej lampy tu wychodzą. O. Także pewnie, o, jest jeszcze, zobaczcie. Pewnie to ta lampa była. A to było jakoś na dole. O, tako jakoś. Takoś. No. Ciekawe, czy będzie inna część. Zaraz zobaczymy. Nie ma. Dobra. Sygnał idealny. Patrzcie, sygnał był idealny i kółko. Co to będzie? Kurde, jakby jakaś spalona moneta była. Dobra, 2 zł z PRL-u, ale jest, się liczy moneta, że dzisiaj fajnie latują, bo jeszcze mam do końca trochę. Ostatnio to tam dwie, jedna się utleniła na maksa. I dobra, lecimy dalej.
Pokażę wam ciekawostkę teraz. Zawsze na wyprawie można coś ciekawego zobaczyć. Takie drzewo, a tu ten ptaszek pewnie tam krzyczy, bo to jego. To nie będę tu długo stał. Zielono mi. Mam kolejnego moniaka. Ale to chyba współcześnie jak będzie. 2 grosze. Gdzie jest dwa? Z 1992 roku. Więc pozdrawiam, bo to już pierwsze wypusty były chyba. No i nawet ci co mają, o, to już mają trochę lat, także pozdrawiam. Cały czas tutaj nie oddalam się od strumyka. No, tam widzicie ciekawostki takie. Telewizor w strumyku. A teraz patrz, taki stary bezpiecznik. Raczej bezpiecznik, bo to pisze, albo jest napisane. Maksimal 500 volt. No, ale to się trudno się dziwić, zobaczcie co się dzieje. Pięknie. O, powiem wam, że szukam w tym miejscu, bo patrzcie, tu był kawałek janczara. Szkoda, że nie cały. Szkoda. Najczęściej używane słowo przez poszukiwaczy. 100% był janczar. Tu widzicie, nawet urwaną ma tą górę do zaczepu. No i tylko skorupki kawałek. Dobra. Powiem wam, że wpadł jakiś moniak. Ja myślałem, że to puszka. On jest tutaj. Co to będzie? Puszka na pewno nie będzie, już widzę. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Teraz pytanie, co to jest? Hops. A to będzie to złotówka. Ale nie byle jaka. Z 49 roku. Złotóweczkę mam. Także są PRL-e, jest srebro, jakiś tam fenol. Jest super wypad. A zdawałoby się, że tu wrócę i nic nie będzie już, bo tak jak ostatnio nie było nic. Znaczy coś tam było, no nie można powiedzieć, że nic nie było. No, Rzeczpospolita Polska, jeszcze nie ludowa. Wiecie co, miałem sobie dać spokój, wielokrotnie przemiatałem to coś. Najpierw sobie to wykopałem, tu mało płytko było. Później po prostu nogą, tak i tak, no nie chcę mi się schylać, mówię na ID. 7, 9, 8, 10 przeskakuje, ale ja patrzę, kółko jest jakieś, patrzcie się, i podejrzewam, że to będzie arseniak kolejny, no jasne, patrzcie, drugi wypad i arseniak, ale to jest, ale to, ole, ten piękny, patrzcie, konik, i powiedzcie mi, jak to jest, no. Jest arseniaczek ładny. I ostatnio arseniaczek, i co ja mówiłem ostatnio? Że długo nie było, a teraz będzie jeden za drugim. Oby srebro tak by wyskakiwało. Dobra, ale jest piękny fant. Zaraz po tym sreberku. Super, wypad. No super, no co ja wam dużo mam mówić. No tej gęstwiny po prostu cewką nie sposób dokładnie opierdzielić. Taki ślad przy śladzie, więc trzeba wracać w stare miejsca i po prostu chodzić i jeszcze raz chodzić. Coś znowu z tą kamerą się dzieje, nie mogłem włączyć. I słuchajcie, chodzę już jakiś czas i jeszcze tak sobie mówię, jak zwykle, nie, może wpadnie moneta, to zakończę. I wpadła. I będę kończył. Ale zobaczymy, co to jest. Bo ja lubię z wami patrzeć. Gówno.
Gdzie guzik? Czy moneta? No, powiem wam, że... Kurczę. To mi wygląda na jakąś fatiotę. No ale tu takie okrągłe. Dobra, moi kochani, powiem wam, że tak, zmienia mi się głos, bo GoPro druga bateria padła. Jak włączyłem, było 51%, a przerwało nagranie i było, widziałem, 0. Popikało, wyłączyła się i nie da rady włączyć. Z 50% na 0. Nie wiem, co jest grane, czy kamera klęka, czy nie. W każdym razie, o, teraz wam to pokażę. Słuchajcie, to wygląda mi, kurde, telefonem to jest lipa. Trzeba z boku patrzeć, bo to wygląda z jednej strony na monetę, a z drugiej strony wygląda na guzik, o. Ja nie wiem, po doczyszczeniu zobaczę, co to jest. Tutaj wygląda, jakby facjata jakaś była. Jakby to moneta była, powiem wam, no. Jeszcze bliżej spróbujemy. O. No powiem wam, nie wiem, co to jest. Czy to moneta, czy to nie moneta. No, także... Pierwszy raz mi się zdarzyło, że mi baterie dwie klękły. A co ja wam powiem, było to, co było. Fajny wypad, jest sreberko, jest guzik arsenowy. Marzenie, wypad marzenie dzisiaj, a miało być taki sobie. Trochę dronem polatane, jakieś coś tam będzie, także mam nadzieję, że wam się oczywiście podobało. Dziękuję za to, że oglądaliście. Jak zwykle zapraszam do następnego filmu. I tyle chyba. Pozdrawiam. Trzymajcie się.